Witajcie serdecznie, moi kochani. Dzisiaj zagramy sobie w Crash Bandicoota. Pochodzi to z 1996 roku. I jak widzicie, zakupiłem sobie taką oto wersję na PSX-a, która to ma taki dwupak jakby. Nie wiem, czy widzicie. O, tak wygląda to bardzo niestandardowe opakowanie, które się różni tym, że jest jakby z połączenia dwóch opakowań. Dlaczego? Ponieważ w tym Crash Bandicoocie, zobaczcie, były dema. I to była płyta z demami Tekena, Wipeouta, Destruction Derby, Monster Trucków, Formuły 1. Ale w środku niestety po latach nie ma już tej płyty. Można ją oczywiście dokupić, natomiast tutaj aktualnie jej w środku nie ma. Najważniejsza płyta natomiast jest to premierowe wydanie Crash Bandicoota, czyli Crasha 1, pierwszego, który wyszedł, wydanego przez Naughty Dog. Wersja troszkę porysowana, ale mam nadzieję, że zadziała. Także wsadzam tutaj i odpalam, moi kochani, retro i wyłączam muzyczkę. O! Za chwilę poprawię ekran, jakby coś. No i zobaczymy, czy ja w ogóle się będę denerwował, czy co. Znaczy, bo ja przechodziłem tego Ensign Trilogy, nie? Kojarzycie może. Też wyszła całkiem... a, kilka lat temu, chyba w 2018. O! Dun, dun. Sony Entertainment Content, Universal Interactive Studios, moi drodzy. 96 rok, to jest właśnie rok wydania tej giereczki. Ona była na różnych platformach, między innymi na jedynce, na dwójce, chyba na GameCube. Naughty Dog. Ten Crash jest chyba na PS1, a nie na PSX. O Boże, kolega. Dobra. Ja tylko jeszcze tutaj zrobię tak. Dobra, poczekajcie. Tutaj kliknę start. Musimy to zrobić. No tak, bo PlayStation X to jest PlayStation 10. To jest to PlayStation 10. Dobra. Teraz tak, opcje, zobaczymy jakie są. Muzyka max, efekt max, mono stereo chcę. Password. A, bo jakby się karty nie miało, nie? To można było passwordem odblokować. Dobra, start. Okej. Okay. Insanity bitch. Bitch? Że plaża, moi drodzy. A? Miałem nie przeklinać, dokładnie. To my, uga. Okej. HP dostaliśmy. Jeszcze nie umiemy tych rzeczy, które później będzie umiał Crash, oczywiście. Okej. Oczywiście nie było żadnych tutoriali, więc wszystkiego trzeba było się uczyć. Hermega! Dobra. Teraz tak, tutaj musieliśmy wskoczyć. Kurde, źle. Staramy się wszystko zdobyć. Oho! Ja oczywiście nie chcę przejść na 100% tej gry, żeby tam wszystkie jabłka i tak dalej, ale jeżeli mam taką możliwość, no to będę próbował, nie? Nie będę powtarzał poziomów z tego powodu.
A i teraz jest mocniejsza Huga Buga, tak? O Jezu. Dobra. Te jabłka, które kręciołkiem odrzucam, to one przepadają, tak? O! Jadę! 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 Po prawej, zawsze w prawo. O! Dobra, i to jest... Dobra, teraz czy nam się uda? Nie, masakra. Chwila. Teraz się zacznie. A tu jest w ogóle... Tu jest od razu wejście, czy jest taki przerwa? Próbuj. Nie wszystko. Dobra. Ale noob. Pięć pudełek. Pięć pudełek przegapionych. Patologia. Ajajaj. Od nowa. A właśnie, czy ta gra w ogóle... Czy ta gra korzystała z karty pamięci w ogóle? Ona będzie mi w ogóle save'ować? O, TNT-ki się pojawiły. O! O Jezus! Nieważne! Dobra. O kurde! Huga Buga! Dobra. Idziemy dalej. Oho. Dobra. Checkpoint. O nie, ja nie lubię tego, bo tu chyba będzie zaraz dym, nie? Ach, tu zepsułem to. No dobra, można było więcej jabłek. Co to jest? What the fuck? Jakaś lala? Jakaś lala? To była jakaś lala. Dobra, i teraz ja ciekawe, jak ja to mam zrobić? Idealnie po środku? Muszę przetestować. Dobra. Uwaga. O! O kurwa! O kurwa! No dobra. Tak jest. A, dużo żyć mamy. Może być. Dawaj. O, druga. Ty, trzy znalazłem. Bonus runda, dawaj. Ale były fajne gierki, co? To była w ogóle chyba najfajniejsza gra na PlayStation. Ja tak kojarzę, to rzadko... No nie wiem, no jedna stop na pewno, jedna stop. O, tu jest! Ale kurde. A? Ale buba. Grałeś w Crasha 4? A właśnie czat, czy... Co to jest?
Reading memory card direction password. Co ja tutaj mam zrobić? A jest, save game. Co ja miałem powiedzieć? Czy ktoś z was, kto ma wykupiony abonament PlayStation Plus, przetestował tego Harvest Moona, który jest teraz w zakładce retro? Czy on jest dobrze działa w dobrej, znaczy taki standardowy, jest ok z nim? Wszystko dobrze działa? A ten co? Siema Ronson, cześć. Trzy pudełka zmisowane. Ciekawe gdzie. Chciałem tylko zdobyć atencję. Aha, to se kup suba, gościu, to będziesz atencyjny wtedy. O ja! No to zaraz będziecie mieli atencję. Dobra. Teraz tak. Jak to zrobić? Aha, żeby nie stracić HP. I małpa! Małpa! Kurwa! Wpadłem. Dobra, jeszcze raz. Dobra, ja wiem, Jezu, serio, ktoś tam mówi, tłumaczy mi, czym jest PSX, a czym jest PlayStation 1. Tak, wiemy, ale każdy w Polsce, nawet nie w Polsce, po prostu PSX, tak się mówi w skrócie na PlayStation 1, żeby nie mówić PlayStation 1, po prostu. PSX to jest ten pierwszy PlayStation, jaki wyszedł. I tak się w skrócie mówi. Może niepoprawnie według nazewnictwa, bo tak jak wspomniałeś, to była pierwsza taka nagrywarka i tak dalej. No ale co zrobisz? No to musisz wszystkich teraz od nowa nauczyć na całym świecie. Ej, ale tam... Ale tam śpiewają Mokebę. Dobra. Aha, checkpoint, dobra. Małpa! Żółw! O nie! Nie... A jak się cofnę? Nie, już nie będzie żółwia. A, nie zbiorę. A, huga buga. Uga buga chciałem zebrać. Aha. Dobra. O, dobra, czekajcie, bo mamy Lahona. O kurwa, uga buga. Od tyłu go. O kurwa. Teraz zbiorę ugę bugę. Poczekajcie. Ja pierdzielę, co za gość!
Jedziemy dalej. Gierka dla dzieci, co? O, teraz to mam. No. Idziemy dalej. Musimy się skupić. Ciągle. Czekaj, bo tam jest uga buga, no. Ła, kurwa! Dobra. Dobrze go. Aha, aha. O kurde, ogień! Ogień piekielny. Tajnik. O, dziewczyna z klubu disco, moi drodzy. Idziemy. Idziemy do Lahona. Oj, czekajcie, tutaj jest teraz... Aha, teraz tak. Nie odzywam się. Poleciałem w... Pięknie poleciał. Moi drodzy, pięknie poleciał. Już, już czekajcie, tylko odpiszę. Już, 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 już. Dobra, gotów jestem. Gramy. Za dużo tych dziewczyn? Nie, nie, no piszą do mnie tutaj dziewczyny, chłopaki. Ja bym wolał, żeby chłopaki do mnie pisały. O nie, kula będzie. Przyszykujcie, przyszykujcie tego crasha, co biegnie. Crash, run. Crash 1, nie, czekaj, crash. Nie, run. Jak on się nazywa? Gdzie on jest? Bandicoot? Jest jakiś taki. O, jest! Jak to się nazywa? Retro Crash. Retro Crash Run. O, dobra, uwaga. Biegną. Ten ład to jest zawsze, ten crash ład to jest taki, że jak... O nie, ta kula u góry, ja nienawidzę tych misji. Nienawidzę. Dobra. Przyszykujmy się. Usiądźmy wygodnie. Jezu, to jest takie stresujące. Dobra, na razie easy. Zobaczymy, co dalej. Lecimy dalej, uwaga. Gotowi? O kurde, dobra. Checkpoint. Jedziemy dalej. O! Nie!
Dobra. Dobra. O! Do kawusi? Muszę kawusie sobie. Siema, siema, witam. Jedno pudełko zmisowałem, to nieźle. Kurde, muszę właśnie kawkę sobie zaraz strzelić. Upstream. Dobra, kawka postawiona. Zagramy sobie jeden poziom, zdążymy i... No i namówił na kawusie. A no tak, przecież ty, ten, Dawid, ty to jest jedna chyba z twoich ulubionych gier w ogóle. Ty chyba tatuaż nawet masz, kurde, z tym, czy nie? Z Crasha. O! Aż krzyknąłem, wow! Na razie idzie dobrze. Ty, a może trzeba na analogu grać? Nie no, na analogu to chyba nawet nie działa. Nie, nie działa. O, o, o! Uff. A, kurwa! Dobra, przepraszam, już nie będę krzyczał. O tym Patty myśli, że jakiegoś zawału tu dostałem. No, rodzice. Kurwa, nie mogę mówić kurwa. Ani kurde już powiedzieli, że nie mogę kurde nawet gadać. Dobra, uspokoimy się. Kurcze felek. Dobra, dajcie jakiegoś checkpointa, please. Jest! Dobra. Aha, aha. Dobra, dobra. A, to jest proste, patrzcie. Hop. O, widziałeś? Dobra, jak to zadziała teraz? Po prostu muszę skoczyć... I tyle. I on... O, mamy laseczkę, dobra, laseczkę. Ajajajajaj, dostałem. Dobra. Okej. Okej. Jak to działa? On chyba... A, on teraz się zamyka samemu, dobra. Dobra, super. Idziemy. Checkpoint. Skupienie. Okej. O, dobra. Dziewczyna z klubu disco. Idziemy odwiedzić ją. Idę po kawę. A, smacznej kawusi, moi drodzy.
Dobra. Traf! Masakra. Jaką postną potrawę masz na obiad? Kurde, w sumie to nie przygotowałem stricte postnej potrawy, ale mam śledzie w occie i w śmietanie. Mam też ziemniaki. W sumie to najbardziej z takich postnych potraw, co kojarzę z dzieciństwa. Jak były jakiś post, albo jakiś piątek wielki, że nie można mięsa było jeść, to pamiętam, że najczęściej były przyrządzane takie potrawy jak ziemniaczki zasmażane na patelni z cebulką i do tego zsiadłe mleko zimne albo kefir do popijania, albo tak zwane krupy, czyli kasza gotowana, później podsmażana na patelni z tłuszczykiem i z cebulką. Z tłuszczykiem, w sensie troszkę oleju i cebulki. I to też było z mlekiem. A czasami jeszcze taka wariacja, że do tego były opiekana makryla albo śledź opiekany dodawany taki w occie. Żeby to ziemniaczki z kawałkiem rybki, coś takiego. To tak w sumie... To takie postne były dania. Albo zupa jakaś taka jarzynowa, jakaś taka, coś takiego. To tak pamiętam, że w dzieciństwie było najczęściej. Ale mi to smakuje, mi to zostało do dziś, że na przykład papu papu, o! Ta misja się nazywa papu papu, moi drodzy. PIOTRSON2 jest szefem od 3 miesięcy. A to jest mi... A to jest boss, czy co? Co ja mam robić z nim? O! A! Raz, dwa, trzy. Dobra. A on musi w coś uderzyć może konkretnego. A może... W co on musi uderzyć? W ogień może. A? Ha. Czekaj. Bo nie wiem, co teraz trzeba było z nim zrobić. A, na głowę mu skoczyć. Dobra. Aha. A. Wow, dobra, to na głowę mu skoczyć, dobra. A to ja kombinowałem za bardzo, tak? Okej. Dobra. Jakich potraw nie lubiłem za dziecka, a teraz byś jadł kilogramami. A to już mówiłem wiele razy. Sonic, kurde, ten temat zawsze się powtarza. Rolling Stones, moi drodzy. Jezu, znowu kamienie. A to nie jest to. To nie jest znowu toczący się kamień, tylko to jest... Znaczy to są Rolling Stonesy, to. Te, które się tutaj kręcą.
Tak, Rolling Stones to jest zespół, oczywiście, że tak, ale to jest takie nawiązanie, nie? O! A to było niebezpieczne. Dobra, uwaga, teraz przygotujcie się. Oho! A, ciekawe jak. Okej. Wysadzić po prostu? O kurwa! Tam jakiś doktorek tam jest. Tam była jakaś miniaturka jakiegoś głowy, jakiegoś doktorka. Co to tam było? Ale żem stracił coś. Dobra. Lachon. Wiesz, że wyszło Pegasus Extreme? Co? Jak Pegasus Extreme? O kurwa! Co to jest Pegasus Extreme? No dobra, ale to... Ja mam też konsolę Pegasus. Ogólnie jakaby to nie była, to... Dobra. Ale ciężka misja, co? Dobra, bonusowe. To jest pewnie okej. Ja pierdzielę, dobra. No już teraz to nie zrobię tego. Nie, teraz już nie zrobisz tego. Chyba, że... No dobra. Dobra. Milady. Pamiętaj, że dzisiaj chleb i woda i kawa. Show pasu update save game. Ale to save'ować tylko w secret można było poziomach? To ciekawe. Aha, on będzie się zapadał. To jest tak, jak się ma nerwice. Wow!
What? Co to jest za Frankenstein jakiś? Czemu się go zbiera? Po co to było? Hogwild. O nie! O nie! O nie, o nie, o nie! O nie, o nie, o nie! O nie, o nie, nie! Nie, 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 nie! Świnia, świnia, nie! Świnia, świnia, nie! Świnia, świnia, nie! Świnia, 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 nie! Woo! Wydupczyłem się. Ale on tak... On tak kusi, co? Na co, nie pojeździsz na świni? Krzycz Trypson! No już! Już była meta. Co za dzikun? Zabraknie mi, kurde, żyć, żeby przejść tą grę. No co tak co tak piszczysz, świnio? No nie! Jaki to był gnój! No drugi raz to samo. Już była meta. Z prawej strony, pamiętajcie, z prawej strony trzeba go. No nie! Tarararata, tarararata. Tarararata, tarararata. Tarararata, tarararata. Psz.
Przecież to jest fixet, zawsze to samo przeszedłeś źle. Noż, kurde, trafiłem. O! Jakbyś widział swoją rodzinę obracającą się na ruście, to też byś piszczał. Ja pierdzielę. To będzie motorówka chyba, co? Czy nie, co? A, jakiś... A, wskakiwanko do góry. Lahon. Za pierwszym byłem. Uś! Uś! Lecisz. Trzeba było wskoczyć na niego, co za debil. No i dobrze. Nie zasłużyłem, żeby przejść tą misję. Dzięcielina! Małpa out. Checkpoint. Lahon. Iść. Dobra. To jest coś niesamowitego. Aha, na tym można skakać. O! Kurwa! Checkpoint. Wow! O kurwa! Dobra. Na spokojnie. O, dobra, teraz tak. Jak to zrobić? Uś! Uś! O! 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 Dobra. Przydadzą się hapeki, bo już mało ich. Dobra. Dobra, dawaj, idziemy do Lahona.
napijmy się kawy, bo to już nie ma sensu. Ja pierdzie. To jest coś niesamowitego, moi drodzy. Ja se teraz dopiero przypominam, jak ta gra denerwowała. Jasny gwint. Dobra, na spokojnie. Pierw to uderzmy. Teraz ten uderzmy. Teraz ten. Dobra, na spokojnie. Okej. Uwaga. O. Jest niesamowite, moi drodzy. Jabłka papa. Dobra, walić jabłka. To jest najważniejsze. Iś! Aaaa! Nie! Zejsram się. Kurwa mać, co za gnój! Dobra. Kurwa! No? Co? Tak.
Patty od dzisiaj ponoć coli nie pije, nie? No nie, no mi zaraz... Ile mam jeszcze żyć? 2, 3? Zaraz będzie game over. 5. Zaraz będziemy mieli game over. No kurwa jak! O Boże! Daj mi siłę, żeby to przejść, bo nie wytrzymam. Szybciej trzeba, no. Dobra, tutaj trzy są, tak, nie? Trzeba szybciutko, czekajcie, uwaga. Raz, dwa, trzy! Uf. O kurde, cztery HP-ki na mnie czekają. Dobra. Dobra, spokojnie, to sobie jeszcze raz zrobimy. Postanowienia noworoczne są słabe psychicznie? Nie, to jest spoko. W sensie, ja uważam, że jeżeli jakikolwiek okres w dacie jest dla ciebie motywacją, żeby faktycznie zrobić coś, czego wcześniej nie mogłeś, to dlaczego nie? Dlaczego? Bo tam ktoś powie, że... O, że ty nie musisz mieć żadnych dat ani świąt, żeby te rzeczy... żeby te rzeczy wykonać. Up the creek. Czyli będziemy się wspinać. Ja pierdziele, dobra. Co? Co? Zobaczę, ale chyba nic nie ma. Nie, kurier będzie koło 14-15 z telefonem. A, to... Możesz sobie otwarte, co? Możesz.
Kup. Zobacz, jakby te zrobiło. Kup zieloną herbatkę. No. Może w aptece albo ten, jakbyś przechodziła, dobrze? Ja będę kupować, ale to nie w aptece, w normalnym sklepie. No to jakąś dobrą, no. Aha. Nie wiedziałem, że one się... Co? Ja pierdzielę, ta małpa mnie... Wąs tą małpą! Małpy out! Stójcie, bo ktoś kot robi. Gdzie ten kot? Jest kot. Aha, już. Moja ulubiona gra dzieciństwa ogrywana, no to witam. A, Patty! Mam do ciebie prośbę. Jak wejdziesz, bo rozumiem, wejdziesz do spożywczego. Kup, bo nie mamy woreczek ziemniaczków. Jeżeli są takie, no bo... No jak nie, no to najwyżej po prostu trochę ziemniaków na obiad. I uwaga! Ja chcę kefir. Taki półlitrowy kefir, dobra? Dzięki. Zrobię postny obiad. Nie, jakikolwiek. Dupa pęknie, co? No ku! Nie wytrzymam! Znowu to samo zrobiłem, znowu ten sam błąd. Dobra. Nie szczymia. Cztery hapeki już tylko mam. Okej. Dobra, i teraz małpo, z tobą jest pojedynek na... Dobra, pojedynek z tobą jest małpo, no. Dawaj, na środku jak się zatrzymasz, dawaj. Oni już wiedzieli, że tu trzeba dawać hapeki, bo będzie ciężko. Aha. Dobra. Musimy teraz, uwaga, poczekać. Aha. Checkpoint! Woohoo! Dobra, idziemy do góry. Oj, to będzie ciężkie.
Co teraz to zrobi? Niesamowite. No jak mogę nie wskoczyć tutaj? O, dobra, jest, udało się. Ja pie... Już jestem... Fest blisko. Dawaj, proszę cię, i teraz się skup, Dawid. Musisz zapisać tą grę, musisz zapisać, bo inaczej będzie dupa. Dobra, na spokojnie, jak to przejść? Dobra, już wiemy jak, tak? Okej. Skocz. Nie zepsuj tego, nie zepsuj tego. Dobra, mam to w dupie? Dobra, to było udawane, ten krzyk. Jest dziewczyna. Kuszą mnie te skrzynki, ale nie. Kuszą mnie, dobra, update game. Saving. Zapisz to i kończymy tu pierwszy odcinek, moi drodzy, wspaniałej gry dla dzieci. Crash Bandicoot 1. O Boże. Niesamowite.